Siemanko mordeczki, tutaj Tomoden. Witam was sprzed domu usuwacza ruchów, oczywiście w Lil Cove. Zmieniłem akurat niektóre movesety. Teraz akurat pokażę wam jeszcze mój aktualny skład drużyny. Oczywiście Azumarill na topce, później Zaya, Amelia, Maverick, Spaceon i Aaron. Mam nadzieję, że ten skład wystarczy do powstrzymania zespołu Aqua przed okupowaniem de facto Lil Cove. No i jeszcze tutaj zajrzymy do tej małej chatki przed wyjściem. A to ten gościu, co nam dał po prostu TMA rest. No dobra, także nie pozostaje nam nic innego, jak udać się właśnie na naszym Azumarillu do tej jaskini. I mam nadzieję, że teraz nas wpuszczą. Do Slatepod. Aha, no to wiadomo już, gdzie się udamy. Dobra. Jeszcze mamy jakiegoś Pokemona. No bez jaj, Tentacool 27. No to pokażę jemu, co to znaczy surfowanie. O kurde, trzyma się. Nawet nieźle. To może w takim razie go złapię. Skoro taki z niego twardziel. Da radę? No, niezbyt efektywne. No, teraz ogłuszony jest Azumarill. No to w takim razie zmieniamy na Pokébolę, Great Ball leci. I mam nadzieję, że tego twardziela naprawdę uda mi się złapać. Bang, jest. Proszę bardzo. Jest. Na razie nie mam akurat pomysłu na imię. Box pierwszy, trochę tam oczyściłem go. No dobra, to Pokémony. Oczywiście Maverick. Skakujemy na jego grzbiet i do Slatepod. Okej, o. No to Poké Center, Pissing. Chociaż myślę, żeby zmienić jednak troszeczkę moją drużynę. Chociaż, no nie wiem. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Teraz przeczeszmy tutaj Slatepod. Może akurat tutaj się udali. Nie, akurat tutaj już się dog powtarza. Tutaj na brzeże. Nie, to w takim razie chyba. Nie no, tu mamy akurat to muzeum. Szczerze, nie mam pojęcia, gdzie się udać. Dobra, na razie tutaj się udamy, może coś się od nich dowiemy. Nie, akurat nic się nie dowiemy. Okej, pokebloki, to później oczywiście o tym pomyślę na tą chwilę, bo właśnie ja się pomyliłem, to akurat jest fanclub Pokemonów. Oczywiście chciałem się udać do zmieniacza imion,
i zmienić imię swojego Azumarila na imię mojego najlepszego przyjaciela Zbyszka. Pozdro Zbychu. Oczywiście zmieniamy. Albo może jego ksywkę Byniek wezmę. Bo właściwie to jest pochodna od jego imienia. Dobra. Okej, no to Byniek. Okej, no to w takim razie teraz udajemy się poszukać tego. O właśnie, zobaczcie, coś tutaj się dzieje, jakieś zbiegowisko. A to chyba mamy tych reporterów, Gabi i Ty. Kapitan Rufa. No, może niedługo właśnie ukończą właśnie tamtą budowę tamtego okrętu. No właśnie, przejął kontrolę nad łodzią podwodną. Oho! Akwasi atakują! Z przystani. No właśnie, próbują ją ukraść, także biegiem. Archie! No, teraz to gościu przegiąłeś. No i popłynęli, no. Pięknie. Explorer One. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak lecieć szybko, jak najszybciej do Lily Cove i odzyskać Explorera One dla profesora Rufy. Profesor czy kapitan? No właśnie, sam już nie pamiętam. Dobra, oczywiście teraz biegiem tędy. Hop, hop i... Samy, dobra. No oczywiście, wskakujemy na Bynika. No nie, znowu mamy jakiegoś tentakula. Nie, tym razem Wingal. Tym razem Wingal. Naprzód Byniek. Rozwal go. Pokażemy mu, co to znaczy surfowanie. Raczej jej. Bo to samica. Haha, no i co? Łysa ci teraz, pan Wingal. Dobra, Zaja oczywiście wbija teraz dodatkowego expa. Kolejny Wingal. Tym razem 17. Dobra, w takim razie pozostaje tylko walec. Rollout i bang. Pojechany. Super efektyw. Byniu oczywiście. Zdobywa mało expa teraz. Zaja zresztą też. No dobra, mamy teraz tej akwasów i musimy ich wykurzyć, pokonać. Musimy ich stąd wykurzyć i pokonać i odebrać właśnie tą łódź podwodną. Mam nadzieję, że dzięki Explorerowi One będziemy mogli spokojnie właśnie przemierzać na tropikalne wyspy drogę.
Okej, teraz bierzemy serf i pokonujemy bez problemu tą Pucienę. Aqua Grand pokonany. Wykonał zadanie na pewek. Dobra. Teraz zmienię mimo wszystko na Spacona. Niech sobie trochę potrenuje, bo niedługo czeka nas ewolucja. No właśnie. Ewolka w Machoka. W takim razie oczywiście zapisuję grę. I idziemy właśnie pokonać dalej zespół Aqua i odzyskać ten okręt podwodny. Sprawdźmy jeszcze, czy czegoś tutaj nie ma. Nie, nie ma akurat nic. W takim razie do następnej komnaty się udajmy. Do następnego. O kurde. Dobra, są teleporty. Znaczy, będzie nieciekawie akurat. Dobra, mamy Max Elixir. Dobra. Jakąś babeczkę z Aquasów mamy. Oczywiście teraz. Bierzemy się za nią. Aqua Grand Caravana. No to wiemy, kogo akurat wziąć. Na razie Spacon, oczywiście później Amelia. Ale najważniejsze, żeby Spacon wbił teraz właśnie poziom. Proszę bardzo, super efektyw. To było do przewidzenia. No troszeczkę poraniony Spacon od twardej skóry, karwany. Zaja też ma expa. No niestety przegrała. No dobra. Mamy teraz kolejnych Aquasów, aczkolwiek nie chcę walczyć z dwoma naraz. Wiecie dobrze dlaczego. Po prostu mniej też expa mają te pokemony, które właśnie trenuję, dlatego Spacon oczywiście teraz już bierze siłę. Niestety zapomniałem o tym. Wieczne ataki są super efektywne, dlatego teraz wchodzi Zaja. Wiem, że to może być po prostu samobójstwo, ale sprawdźmy. No właśnie, niezbyt efektywny jest. Dlatego teraz wchodzi ugryzienie. O nie. Światłobłęd. No nie, Zaja jest oszołomiona, ale daje radę, daje radę roznieść tego zubata. Karwana, tak, zmieniam na Amelię. Amelinka, dajesz, teraz twoja kolej. A ze strony Pokelife dowiedziałem się, że Minun i właśnie, zapomniałem jak się tamten nazywa, też taki elektryczny królik, to są akurat właśnie pokemony bliźniacze, ale nie, to nie są to ewolucje, tylko są tak jak w pierwszej generacji Hitmonlee i Hitmonchan. Może później jest jakaś preewolucja, nie wiem. Okej, zespół Grand z Aqua pokonany.
zespół Aqua Grand, pokonany sekret kryjówki. A to ja oczywiście wiem, że na końcu czeka na mnie właśnie, że czeka na mnie łódź podwodna. Mamy akurat kolejną walkę. Fuchiena, ok. Spaceon do boju. Sejsmorzut. Da radę pokonać? Nie bardzo. Nie bardzo. Zuchwałość daje się bez znaki. Spaceon oszołomiony. Wezmę zemstę. Może będzie. Może będzie akurat szansa na. Na to, że się powiedzie atak. Tak. Udało się. Tak. Super efekt. To akurat jest super efektywny. Zaja już ma 22 poziom. Próbuję się Reiku nauczyć. Okej, okay, zobaczmy jak wygląda. Powoduje ucieczkę wroga. Nie, akurat wycie mi się bardziej przyda. Bardziej mi się przyda, dlatego że to jest po prostu najzwyklejszy bufek na atak, a tamto po prostu jest, powoduje ucieczkę wroga. No dobra, mamy Zubata i teraz myślę, żeby Arona użyć, z tego względu, że no raczej nie jest wrażliwy na Wing Attack ani na Bite'a, więc proszę bardzo, rzut błotem. A, zobaczmy, czy cięcie wiatru, no tak samo nieskuteczne. No właśnie, nie miał akurat efektu, co mnie akurat dziwi i to bardzo. Dobra, weźmy teraz taran, potężny atak i zakończmy. A sorry, miałem akurat wziąć cięcie. No dobra, potknął się. No okej, okay, dobra, cięcie. Zubat pokonany. No dobra. Mamy teraz tutaj kolejny teleport. Oczywiście save'a zrobię tylko w aplikacji. No akurat chciałem się gdzieś indziej udać. Do tego właśnie, tam chciałem się właśnie udać do tamtego pomieszczenia, gdzie są te różne itemy. Moment, sprawdźmy jeszcze po drugiej stronie, bo może akurat tam jest też teleport, ale najpierw bym zapomniał o najważniejszym, wyleczyć akurat mojego Spaceona. Dobra, Spaceon wyleczony. Teraz zwykłe miksturki. Nazaję. Bo akurat tych mi nic nie szkoda. I na Arona. Dobra nasza. No to w takim razie pędzimy to tutaj. Mamy jakiś? Mamy, owszem. No i mamy właśnie trzy różne teleporty. Safe i pierwszy wchodzimy. Aha, czyli nas tutaj wraca. A to ten deser. I proszę bardzo, mamy tutaj właśnie biuro chyba Archiego. Safe. Zobaczmy co tu mamy. O kurde. Ale jaja, elektroda. A, muszę go mieć. Ale jaja. Serio, elektroda. O fuck.
jeszcze sparaliżowany. Nie jest dobrze, bo akurat nie wziąłem swojego gravelera. Dlatego teraz jedyne co mogę zrobić, to użyć Amelii. Jedynego Pokemona w miarę odpornego na elektryczność, bo sama jest właśnie elektrycznym Pokemonem. Cios krytyczny nie jest zbyt efektywny. No oczywiście paraliż to jest naturalny. Dlatego teraz szybkie ataki. Sam jeszcze spróbuję użyć iskry, bo rażąca fala może być zbyt potężna i może znokautować, a tego nie chcę. Dobra, teraz oczywiście użyję jeszcze iskry. Teraz to już będą wyłącznie szybkie ataki. O właśnie, jeden szybki atak. Amelia, błagam, przeżyj to. Jest, jest. Także teraz Great Ball leci. Mam nadzieję, że wystarczy. Raz, dwa, trzy i jest elektroda mój. Moja elektroda jest, także dodany do Pokédexu Kula Pokémon, czyli de facto no, jest taka w ogóle teoria, że to jest, że Elektrod i Voltorb to są Pokébole opętane przez Huntera. Kolejna elektroda? Czy Voltorb? Kolejna elektroda. Weźmy ją też, jeśli miałbym oczywiście się z kimś na przykład wymienić. Ale teraz jeszcze świeża woda, zdrowie doda. Space on. Mam nadzieję, że przetrzyma to. Dobra. Zemsta. Jest, udało się. I teraz kolejny Great Ball leci. Niestety Space on jest bardzo mocno ranny. No nie, uwolnił się. O nie, samo zniszczenie. Dobra. Mdleje. Zaja zyskała 321 punktów. No niestety. Musimy w takim razie użyć Revive'a. Ale wezmę Max Revive'a na Spaceonie, żeby go uleczyć na fulla. Teraz jeszcze napój gazowany. Nie, nie tutaj. Na Amelii. I jeszcze lek paraliżu. Spróbujmy w takim razie jeszcze to otworzyć. Master Ball jest! To tutaj właśnie mam Master Balla. Tutaj właśnie mogłem zdobyć Master Balla i samorodek. Proszę bardzo, najlepsze, co mogło mi się trafić. W takim razie teraz... A zobaczmy, co będzie, jak tędy się teleportujemy. Aha! Czyli normalka. Dobra, to możemy już teraz iść w tamto miejsce, gdzie jest przejście na następny, pewnie, poziom. Okej, to teraz już tutaj. Oczywiście save'a robię, żebym akurat nie stracił tych postępów, bo mam Master Balla w końcu. I mam kolejnego Granta z Atlasów.
karwana naprzód z pejsą. Wiesz to robić. Super efektyw, ale trochę oberwie z pejsą. Ok, po 301 punktów mają. No, według mnie spisał się kiepsko raczej. No dobra, tutaj nic nie mamy. Oczywiście save w aplikacji przed skoczeniem przez teleport. Mamy tutaj wyjście. Także tego akurat nie chcę. Wskakujemy w ten teleport i co my tu mamy? Jakieś itemy. Także teraz save jeszcze. Nestball. Oho, może się przydać. Serio. Może się przydać Nestball na jakieś słabsze boksy. To właśnie tutaj się przedostaliśmy, a chcę się przedostać tu. Za tą właśnie ścianę. Więc spróbujmy jednak wskoczyć w ten teleport. Wejść tu. Na górę. Mamy kolejnego tutaj właśnie Aquasa. Zubata wysłał. No dobra. Zemsta w takim razie. Niestety to jest super efektywny. Te wszelkie ataki wiatrowe. Nie jest zbyt efektywny. No właśnie. Mimo wszystko teraz jeszcze wjedziemy na sam dół i napoimy naszego Spacona świeżą wodą. Bo chcę, żeby tylko on wspólnie z Zają pokonali tego właśnie Zubata. Także teraz sejsmorzut. O, na szczęście nie trafił w cel. Nie, na szczęście nie trafił, bo inaczej byłoby nieciekawie. Kolejny grant pokonany. Dobra, nasza. No, to akurat było zrozumiałe. Okej, mam nadzieję, że zdążymy. No właśnie, kurde, tutaj nie ma nic. A nie, przepraszam, są schody. Dobra, nasza. Schodzimy tutaj i mamy właśnie następnych Aquasów, z którymi chcę zawalczyć osobno. Z tego względu, że po prostu nie chce mi się walczyć w podwójnych walkach. A Zaja mogłaby sobie nie dać rady. Oczywiście Carvana. Super efektyw. Pokonany. Dobra, nasza. To teraz zmienia akurat. Nie, w sumie zmienia Pokemona głównego na Amelię. Niech sobie moja króliczka też potrenuje. Mam nadzieję, że zdążę akurat przed ich wypłynięciem. Bo inaczej będzie naprawdę nieciekawie. Dobra, mamy Amelię. Myślę, że Iskra
jedna iskra powinna wystarczyć, bo są bardzo podatne właśnie pokemony latające na ataki elektryczne. Następna Grant pokonana. I teraz mamy tutaj właśnie teleport. No, właśnie tutaj jest nie spolszczone. Okej, kogo mamy teraz? Dowódca Aquamat. Maikina. Kontra Amelia. Wiadomo, jak to się skończy. Moim zwycięstwem. Jego porażką. Zwycięstwem Amelii dokładnie, bo o, w mordę, jednak sorry, jednak trochę nie wypaliło. Myślałem, że da radę za pierwszym razem Zai oczywiście nie będę teraz brał, bo nie da rady kompletnie. Jest tutaj tylko po to, żeby po prostu wbić trochę expa. I znowu. No, Zaja by sobie na pewno nie dała rady. A Amelia, proszę bardzo, jakoś tam dała sobie radę. No, i proszę bardzo, Zajka już wbiła poziom. Tak, zmienię Pokemona na Mavericka. Też sobie przy XP. Golbat. No właśnie, weźmy lot. O nie. Mam nadzieję, że po tym akurat da radę się wzbić w powietrze. Że nie będzie wtopy. Ale udało się. Cios krytyczny. Teraz dziobanie. Maverick dał radę? Dał radę. Proszę bardzo. Golbat pokonany. I tak oto się właśnie rozwala Aquasów. Jeszcze dodatkowy hajs. No, tego się obawiałem. Teraz mi pod dnem morza. No, pięknie. Spóźniliśmy się niestety. Ale mam nadzieję, że jakoś damy radę odbić tą całą właśnie Submarine, jak to będzie po polsku. No widzicie, brakuje, jak mi brakuje słowa po polsku, to po angielsku. Łódź podwodną, no. Explorer One. Dobra, wskoczmy jeszcze tutaj i idźmy oczywiście w górę. Tutaj jeszcze kogoś mamy. A, to właśnie jest to wejście. Dobra. Oczywiście na Azumarilu. Mam teraz przeszukać właśnie morze pod Lily Cove. No mamy jakiegoś jeszcze tentakula poziom 25. Oczywiście najpierw pójdę jeszcze wyleczyć moje Pokemony. Mhm.
szybkość zmniejszona, ale szybki atak już powinien dobić tego tentakula. Mimo wszystko naprawdę udana walka. Dobra, teraz jeszcze pędźmy właśnie do Pokecentrum. No, jak widzicie, Aquasów już nie ma tutaj. Jednak mi właśnie uciekli tamtą łodzią podwodną. Jeszcze zmienię sobie właśnie skład drużyny. No i właśnie, mamy tutaj jeszcze siłę, a Uzai też mam siłę chyba. Zresztą zobaczmy. Tak, tak jest, także przenosimy i będziemy trenować naszego Neo. Mam nadzieję, że wkrótce jakieś ataki psychiczne będzie miał. Ewentualnie użyję jakiegoś TM-u albo HM-u. Zamieć. A właśnie. Może po prostu pójdę kupić Ice Beama, bo wiem, że chyba Neo, znaczy się Kadabra, może używać Ice Beama. Także nawet te 10 punktów wystarczą, żeby miał jakiś tam atak. A sorry, pomyliłem się. Nie tędy, nie to piętro. Czwarte. I właśnie, muszę też oczywiście zostawić Master Balla na razie w swoim właśnie pececie. Dobra, mamy teraz chwila prawdy, czy na pewno Ice Beam może być używany przez nie, to zamieć jest, a nie Ice Beam. Sorry. Nie, nie może być używany. No widzicie, trochę się pomyliłem. Okej, widzę, że już naprawdę długo trwa ten odcinek. Także tutaj się z wami pożegnam. Później oczywiście udam się na poszukiwania Aquasów. Także dzięki bardzo za oglądanie. Wielkie pozdro, Piona.